Siemanko, witam serdecznie. Tutaj Hikaru oczywiście. A to jest kolejny odcinek Zagramy w Spor. Kontynuujemy fazę plemienia. Powoli zbliżamy się ku końcowi. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda mi się to zakończyć. Tylko czekam, aż mi się wszystkie predatory wyklują z Judge. Tak właśnie myślę, gdzie tu są zwierzęta, które możemy zabić. Chyba, że po prostu pójdziemy na tą wioskę i ją podbijemy. No to zaraz, niech chociaż jeden nam się tutaj jeszcze wykluje. O, chociaż tutaj mamy zwierzęta, to możemy z tego skorzystać. Całkiem fajnie. I to ile ich? Całkiem sporo. Spora gra, spore ilości mięsa. Zabijmy ich. Ale będzie dużo pożywienia. To mi się podoba. No. I teraz można zbierać, a zbierać. Wypocasz się w topór wojenny, panie kolego. I widzę, że Lazurowi, czy Lawendowi, Lazurowi idą w naszym kierunku. To jest ich całkiem sporo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. Czyli będzie lightowe, bo zostanie ich czterech. A oni w czterech nie dają rady utrzymać wioski. Dobra, co my tu mamy? Jeżeli chodzi tutaj o te symbole, to my mamy najfajniejszy, moim zdaniem. Walka poziom 2 i wytrzymałość poziom 4. To jest fajne, fajne. To ten kapelusz, raczej hełm, zamienimy na to. Wygląda to idiotycznie z tymi rogami, no ale trudno. Jak trzeba, to trzeba. A maski? Nie, na razie mam najlepszą. Chociaż tutaj jeszcze może coś będzie. Wytrzymałość. Chyba tak to ma być, tak mi się wydaje. Dobra. Jeszcze może tutaj uda mi się coś ogarnąć. To kosztuje 20, jakbym sprzedał to, to będziemy mieli na to, fajnie. Okej, okay. Jesteśmy już fajnie przystosowani do walki. Dobra, kończymy edytowanie. To oni tutaj do nas idą, nie? To od razu idziemy im naprzeciw. I będziemy walczyć, zacięcie. I to jakże zacięcie. Zanim zdążą nam zniszczyć wszystko. A widzę, że tu jeszcze ci Lawendowi idą. A to szmaciarze. Przecież ja bym wolał najpierw Lazurowych pokonać, ale to nie będzie możliwe, gdyż ci frajerzy do nas zmierzają. No trudno. Najpierw pokonamy większe zagrożenie. Poczekamy sobie na nich. W tym czasie dokończymy zbieranie naszych tutaj pożywień. I mamy 12. To mi się podoba.
i lecimy na tych. Żeby zabić ich jak najszybciej. Zanim ci się odrodzą, to my pokonamy tych lawendowych. Mam taką nadzieję przynajmniej, że się uda. Nie no, jak na razie się udaje. Nie zginął nam ani jeden jeszcze. Jeszcze ludzie, jeszcze. Zatem szybko idziemy tutaj. Ile ich tutaj jest? Jeszcze. Jeszcze czterech, a to lajtowo. Nie widzę większego problemu. Tylko ich chatka masz 1000 HP. I widzę, że są bardzo rozbudowani, jeżeli chodzi o wioskę. No trudno. Zacznijmy od wodza. A tu jeszcze ci idą. Toporniki małe. No fajnie, fajnie, fajnie nam to idzie. Nikt jeszcze nie umarł. Jak najbardziej na plus. Jeszcze podpalacz jest. Jeszcze mały. Dobra. I zajmujemy się niszczeniem tego budynku. Mam nadzieję, że dosyć szybko to pójdzie. Gdybyśmy mieli pochodnie, to byłoby jeszcze łatwiej. Ale mi się wydaje, że najważniejsze to wygrać walkę z przeciwnikami. Rozwalanie domu przyjdzie w swoim czasie. Z tymi się nie spieszę. Aha, widzę, że niebiescy coś tam kombinują. Ich jest już 8. Mam nadzieję, że zdążymy wrócić, zanim oni do nas dojdą. A coś czuję, że coś kombinują. Tak mi się wydaje. No to widzę, że dużo jedzenia jest. I to nawet bardzo dużo. No i mamy kolejne rzeczy. Kolejny oczywiście totem. Standardowo. Zapiszmy sobie grę. Boję się, że mi to wywali naprawdę. Zapisuję teraz coraz częściej. I weźmy ich żywność. Mam nadzieję, że trochę i będzie. Nie no, widzę, że nasi się ustawiają w kolejkę, żeby ją zanieść. Albo zjeść. Nie, zanieść. Oczywiście. Oho, widzę, że tutaj oni idą, żeby nas atakować. To nie jest fajne. I byłoby lepiej, gdyby nasi już wracali. Nieważne, czy mają dużo zapasów żywności, czy nie mają. Najważniejsze to wydefować naszą wioskę. Ich jest 8 na 9. A do nas idzie tutaj. A nie, oni nie idą do nas. God damn. Ci to potrafią zmylić człowieka. Ale trudno. Najważniejsze to wygrać grę. No, ładnie to idzie. Dużo jedzenia wpada. Bardzo dużo nawet. Mógłbym powiedzieć. Niech oni sobie zjedzą, bo mają głód duży. No i dobra.
zbieramy wszystkich i idziemy podbijać kolejną wioskę. Ciekawe, jak łatwo to pójdzie. Czy coś jest dziwne, jak widzimy takich predatorów, tylko takich, którzy walczą przeciwko nam. Naprawdę dziwne, dziwne. A gdzie nie mają wodza? Tutaj. Od niego zaczniemy. Najważniejsze to go zabić. Jak się go zabije, to będzie łatwiej, bo on ma najwięcej życia. Pięknie. Pokonujemy ich. Zostało ich 5. No fajnie. Fajnie to idzie. Dosyć szybko. Dobra. I spróbujemy zabić, a raczej rozwalić im główny domek, gdzie się rodzą małe predatory. No, idzie bardzo szybko. Wystarczy tylko poczekać. I praktycznie to byłby koniec fazy stwora. Nie stwora, tylko plemienia. Fajnie. To było dosyć krótkie i trudniejsze w porównaniu do fazy stwora. Twój totem jest gotowy, możesz przejść do fazy cywilizacji. Oczywiście skorzystamy z tego. Jak najbardziej. I to w trybie now. Ukończ fazę plemienia w czasie krótszym niż godzina. Ukończ fazę plemienia i wybuduj miasto. Założyciel. Fajnie. Twoje plemię opanowało cały kontynent i jest gotowe do przejścia od prostego wiejskiego życia do cywilizacji jako pierwsze na planecie. No fajnie, fajnie. Teraz możemy zbudować ratusz. Możemy zbudować ratusz. Ale pamiętam, że kiedyś tu były jakby wzory do użycia. Kiedyś były takie przypadkowe, takie losowe stwory zrobione przez twórców gry. Stwory i chyba tego, i budynki, i pojazdy. Co my tu możemy zrobić? Jeżeli to ma być ratusz, to musi on być duży. Zdecydowanie duży. I myślę, że będzie je szeroki. Ale bez przesady. Chociaż mi się wydaje, że to nie pasuje. A może pasuje? Pasuje. Dobra. Jakoś w miarę to działa. Teraz dach. Jakiś fajny wybierzemy. Na pewno nie ten. Po prostu może taki. Wygląda dziwnie.
Bardzo dziwnie. Naprawdę. Dobra, może sobie darujemy takie pierdoły. Dajmy tu jeszcze balkon. Balkony są fajne. Nie, to są łączniki. Drzwi będą... Może takie są fajne. W ten sposób. Okna. Okna mamy całkiem, całkiem beznadziejne do dyspozycji. Ale chyba te będą najlepsze. W ten sposób. Jeszcze tutaj. I chyba jeszcze na dole dorzucimy okna w takim samym stylu. Nie będziemy powiększać ani nic. Rozmiar jest chyba ok. Całkiem ok. Detale. O, tu mamy balkon. Może tak to będzie. Ej, co jeszcze? Tu może być. Chyba nic. Jest już całkiem fajnie. Dorzucimy może jeszcze sztandar jakiś. Chociaż nie, sztandar tu nie pasuje. Może satelita. Chociaż nie, to też beznadziejnie wygląda. Może... Nie no, beznadziejne to jest, naprawdę. Spodziewałem się czegoś lepszego. Ale to jest naprawdę koszmarnie beznadziejne. Nie wiem, czy można tu zrobić coś fajnego. A jeżeli chodzi o kolory, to wybierzemy sobie coś zaraz. O, to jest fajne. To mi się podoba. Jak najbardziej. Dobra. Mój ratusz. Po prostu będzie ratusz. Wydaje mi się, że to całkiem dobry pomysł. Nie mam pojęcia, o czym oni gadają i chyba nie chcę wiedzieć. Kto nie skarczy? Ten z policji. Hej, hej. No i dobra, mamy ratusz. Pierwszy krok ku cywilizacji. Czas rozpocząć fazę cywilizacji. Czyli to, co mówiłem. Wojskowe, lądowe. Wojskowe, lądowe, tak? Moc, zdrowie, moc wojskowa, szybkość. Dobra, coś wykombinujemy zaraz. Jakieś czołgi zrobimy, fajne. Może będą fajne, może nie, zobaczymy. Jak mi się to uda zrobić. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Tak właśnie myślę, które będzie najfajniejsze, to na pewno nie. To też nie. Myślę albo to, albo to. Nie, no chyba to na dole zostanie.
Jakieś ma fajniejsze kształty. Bardziej okrągłe. Gdzie to było? Tutaj. Dobra, w ten sposób. Teraz kadłub. Chociaż tak, jeżeli tak to można nazwać. Nie, zacznijmy od gąsienic. Tutaj są takie całkiem przyzwoite. O, w ten sposób. Może trochę je wydłużymy. Nie, nie tak. Trochę szerszy się nie da zrobić się. Niestety. Szersze już być nie mogą. Dobra, to wystarczy, mi się wydaje. Takie mogą być, myślę. Okej. Teraz dajemy jakiś kadłub. Powiedzmy taki. Chociaż nie, no, beznadziejny. Całkowicie beznadziejny. Co tu możemy dać? Może tak, o. To jest dosyć dziwne. No ale trudno. I teraz moc militarna. Czyli to co najważniejsze. Wow. Ale działo. Wow. To wygląda fajnie. Takie dwa wielkie działa w pizdu. Tylko szkoda, że nie ma tego jak ułożyć. Dobra, zrobimy tak. Weźmiemy ten bardziej kanciasty model. To chyba było to. Teraz te gąsienice weźmiemy. I to działa już lepiej. Dobra, w ten sposób. Tylko tutaj mam dylemat i to nie mały. Dobra, i teraz dam jakieś działka, żebym miał czym atakować. To jest, kurde, działo jak ja pierniczę. Dobra, w ten sposób to będzie działało. Drugie damy, powiedzmy, że tutaj. Trzecie można dać, nie wiem, tutaj jakoś w ten sposób. Nie, no to beznadziejne. Nie ma żadnego sensu. Dobra, widzę, że tutaj siły ognia jest już dużo, tylko będą one trochę wolne, niestety. Ale nie chcę mi się tego za bardzo robić. Za dużo by tutaj pierniczenia się by było. Wybierzmy tylko kolor. Nie, no, beznadziejne. A gdybyśmy wybrali na przykład taki. Nie, to są beznadziejne kolory, naprawdę. Koszmarne. O, to jest fajne. Całkiem znośne.
nazwijmy to o, to będzie idealna nazwa. Tak mi się wydaje. I faza cywilizacji przed nami. Wow, czołg mniejszy od, kurczę, od kierowców. Nadeszła era oświecenia, postępu i transportu. Twoja metropolia jest pierwszym miastem na planecie, lecz twój gatunek nie przemawia już jednym głosem. Wkrótce pojawią się inne miasta utworzone przez inne jego odłamy. Aby awansować do następnej ery, musisz je wszystkie zjednoczyć. Czy wiadomo, jak będziemy jednoczyć? Będziemy jednoczyć bronią. Dobra, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zachęcam was do oglądania kolejnego odcinka. Trzymajcie się ciepło, cześć.